wszystkich tych, którzy przyjechali tutaj wypoczywać. Jest to pewnie dodatkowa atrakcja. Witam także i miejscowych, którzy się dowiedzieli o tym, że zespoły przyjeżdżają, bo po pewnej przerwie jesteśmy tu ponownie. Cieszymy się bardzo. Jeszcze raz dziękuję władzom samorządowym, że zechciały do nas zaprosić. Dziękuję pięknie. Jak już mówiłem wcześniej, a już teraz tak podsumuję króciutko, trwa w Nowym Sączu 24. Festiwal Święto Dzieci Gór. Tak on się nazywa, dlatego święto, no to nie będę tłumaczył, święto, specjalny dzień. A dlaczego dzieci? No bo to przede wszystkim członek zespołów stanowią dzieci, przynajmniej w tych grupach, jeżeli chodzi o pokaz sceniczny. Być może mogą się trafić dorosłe osoby w muzyce, w kapeli, jak my to mówimy. Natomiast generalnie popisują się tutaj dzieci, przyjeżdżają z różnych części świata i przywożą ze sobą to, co jest chyba najcenniejsze. Kulturę, rodzimą kulturę, którą oddychają, żyją jak powietrze. Ten zespół, który już jest na scenie, który za chwileczkę się będzie prezentował, zaczniemy od tego akcentu polskiego, reprezentuje folklor górali tak zwanego skalnego Podhala, albo tych górali karpackich, jakbyśmy powiedzieli, czy jeszcze taczańskich, różnie je określają. Szanowni Państwo, Góralski Zespół Tatry Polska Południowa, rozpoczynamy spotkanie z folklorem dziś w Krynicy. Witajcie! Thank you.
zespół, który nazywa się Uśmiech, no bo jak dzieci to przede wszystkim uśmiech. Jest to z rejonu Opawy, takiego miasta Opawa. To jest niedaleko w kierunku jak Racibórz, tamte strony, po przeciwnej stronie granicy, blisko granicy polskiej. Zespół działa od 39 roku, został założony kiedyś w 1978 roku. Był wówczas pierwszym dziecięcym zespołem regionalnym w tamtym mieście. W skład zespołu wchodzą dzieci, ale także i młodzież. No i trafią się też i starsi, jak chcą szczególnie przygrać. W ich wykonaniu będą przypomniane tańce z rejonu, tak jakbyśmy to powiedzieli, no Moraw, Wołoszczyzny, ale także ze Słowacji. Grają na charakterystycznych instrumentach, jeden z nich właśnie już jest, może go całkiem nie widać, ten co go najbardziej nieśli, to są cymbały, skrzypce i kontrabas. I oczywiście śpiewają, to jest pięknie. I zespół prowadzi Sonia Weneclowa, to jest kierownik zespołu, a kierownikiem muzyki jest Roman Kubala. Przed Państwem zespół Uśmiech. Witajcie. Zabili się hajka, zabili się hajka.
Identidad, to jakbym to tak po swojemu powiedział, to taniec i tożsamość, tak w tłumaczeniu na język polski. Jak już powiedziałem, z Ekwadoru, a dokładnie ze stolicy Ekwadoru, Quito, bardzo wysoko położonej. No i tu będą prezentować chyba najbardziej takie tańce dla nas, no dosyć, powiedziałbym, egzotyczne. No bo to już zupełnie inna kultura, chociaż trzeba powiedzieć, że szapopa przed ich kulturą, bo my naską mamy po tym, jak gadają teraz po chrzcie, a łatwo było policzyć kiela, no to 2000 lat, co to jest? A oni gadają, Inkowie, oni niektórzy gadają za tym 10 tysięcy lat kultury, no to i tam się gdzieś zachowały i to są potomkowie tych różnych plemion indiańskich. Oczywiście w XVI wieku, na początku XVI wieku odkryte plemiona, czy też zagospodarowane, nie chcąc używać bardziej
drastycznych słów przez Hiszpanów. Dzisiaj słyną z rupy przede wszystkim, ale także bananas, prawda? Kakao, tak? Co daje sobie dobrego tam? A różne takie słodkości, owoce. No i oczywiście, aby się ktoś wybierał, to można z nimi, bo we wtorek dopiero odlatują od nas. Ale dzisiaj są z nami w Krynicy, witamy serdecznie, zespół z Ekwadoru, wrócimy bardzo! Toro tiki toro.
Remonta la subida rumbo al sol. Ahí aguantan al peso las
Pan jeszcze, dzieciak jeszcze.